Jakub Szymański obok Damiana Czekiera na torze czwartym biegał w tym sezonie od Michniewskiego zdecydowanie szybciej. Zobaczymy, na co stać Jakuba Bujaka, który także w tym sezonie poniżej 14 sekund biegał, a zatem czołowa trójka to Czekier, Szymański, Bujak, ale dopiero przed biegiem. Czy za trzecim razem można się zmobilizować do tego, żeby powalczyć o rekord kraju? Zaraz się dowiemy. Rozpoczęli, nie było. Dobrze, Damian Czekier na pierwszym płotku. Także na drugim lekko muśnięty, trzeci bezbłędnie, czwarty bezbłędnie, piąty. Także Damian Czekier będzie miał złoty medal. A w jakim czasie jest już na końcowych metrach Damian Czekier i 13:19, a zatem rekord Polski. 13:19 setnych sekundy. Damian Czekier kapitalnie od strony technicznej. 13:25. Jest korekcja wyniku, podobnie jak w przypadku kobiet, ale jest bezpieczna, bo jedną setną pobity rekord kraju, 13:25, to nie jest 19, ale to wciąż jest rekord kraju, a więc ozdoba 98. Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w Suwałkach. Piękny obrazek. Obrazek kapitalny, a zatem przyjechał do Suwałk po to, by zdobyć tytuł Mistrza Polski, ale przede wszystkim, by poprawić rekord Polski Artura Nogi, 13:26, wymazane z tabel. Ostatecznie patrzymy jeszcze raz na tablicę. Oficjalne rezultaty wskazują na 13:25. Szymański 13:50 to jest miejsce drugie. No ale najważniejsza informacja, że mamy tutaj no pierwszy w tych mistrzostwach Polski rekord Polski, który pobija Damian Czekier.